panami szkoleniowcy obu zespołów, pan Mariusz Pawlak, trener Gowsi. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. I Grzegorz Mokry, trener gospodarzy. Dzień dobry, panie trenerze. Prosimy panów tradycyjnie o pomocową opinię. Zaczynamy oczywiście od trenera Gowsi, panie trenerze. Dzień dobry, jeszcze raz. Gratuluję trenerowi i oczywiście gospodarzu zwycięstwa. Przyjechaliśmy, chcieliśmy przede wszystkim, myślę, że początek dziś tego meczu, który dziś zakładaliśmy, że postaramy się stworzyć sytuację, strzelić bramkę, gdzie ułatwiłoby nam pełne nam zadanie, jeśli oczywiście tutaj myśleliśmy o punktach, suwałkach, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że nie będzie to trudne spotkanie, zwłaszcza, że byliśmy po dwóch porażkach i wiemy, że to nie jest jakby żaden komfort, tylko trzeba się mocno dziś skoncentrować. No i oczywiście ten początek był nawet niezły, chociaż sytuacje Wigry sobie wypracowały gdzieś tutaj po fazie przejściowej i mogliśmy też stracić bramkę, natomiast powiem tak, no ten mecz nie był porywający ogólnie, tak, jeśli chodzi o dwa zespoły, natomiast duży plus na pewno za to, że gdzieś chcieli strzelać bramki, bo i my, i Wigry oddały po kilka strzałów na bramkę celnych, niecelnych, czy to bramkarze obronili i to na pewno jest jakiś na pewno plus i to są szanse, tak, bramkowe, natomiast no co, no skuteczność na pewno nie była po naszej stronie. Wigry dwa razy strzeliły tą bramkę, znaczy oddały celne strzały i piłka wylądała w naszej niestety bramce. Na pewno zdecydowała gra dzisiaj, oczywiście to jest z mojego punktu widzenia, środkowych obrońców. My zrobiliśmy po raz kolejny gdzieś proste błędy, nie przewidując nawet długiego podania. Natomiast tutaj trójka środkowych obrońców gdzieś nadążała na odległościami i właśnie dlatego trzy czy cztery razy nawet, tak, zdążyli zblokować trudną sytuację naszą i tutaj na pewno mówię, nigdy nie wchodzę w personalia, bo nie w tym rzecz, natomiast mówię o formacji samej, na pewno to było dzisiaj zdecydowanie na plus dla gospodarzy i niestety przegraliśmy kolejne spotkanie, dlatego patrzymy mocno w dół, a następne spotkanie to jest tak naprawdę dla nas mecz o życie, można powiedzieć tak. Dziękuję za gratulacje trenerowi, też sam chciałbym pogratulować zespołowi. Nie chciałbym narzekać, tak, bo wygrywamy 2-0 i mamy po czterech meczach 10 punktów, więc ta sytuacja naprawdę jest dobra. Oczywiście chciałoby się więcej, bo kilka sytuacji, tak jak trener powiedział, mecz może nie był porywający, bo w wielu sytuacjach, w prostych sytuacjach traciliśmy piłkę, mogliśmy te sytuacje szczególnie w ataku rozwiązać lepiej, żeby bardziej kontrolować mecz i wcześniej wyrobić sobie jakąś tam przewagę bramkową. Co cieszy mnie to, że my z tak dobrym zespołem w ofensywie, jakim jest Wisła Puławy, nie straciliśmy bramki. To na pewno mnie cieszy z tego względu też, że we wcześniejszych meczach, które też były dla nas udane, niestety przytrafiały nam się błędy. Obroniliśmy też bardzo wiele stałych fragmentów gry, gdzie mieliśmy z tym problem chociażby w meczu ze Stalą Rzeszów. A dzisiaj tych stałych fragmentów zespół z Puław miał bardzo wiele. A tak nie mogę sobie przypomnieć jakiejś sytuacji po tych stałych fragmentach takich groźnych pod naszą bramką, więc tu chciałbym zespół bardzo, bardzo pochwalić. Jestem zadowolony, tak, bo trudno nie być, kiedy my kontynuujemy tą passę u siebie meczów do tej pory tylko z jedną porażką. Chciałbym, żeby tak było do samego końca. No, życzyłbym sobie i też zespołowi, żeby tak było cały czas, tak, że my mamy kontrolę nad meczem. Tylko też no, powtórzę słowa trenera, zespół z Puław grał piłkę naprawdę bardzo ofensywną, zmienił system gry na ten dzisiejszy mecz, zmienił też wielu zawodników w wyjściowym składzie, więc tym bardziej chciałbym pochwalić zespół, że jesteśmy w stanie szybko się zaadaptować do tego, co prezentuje przeciwnik, bo to nie jest łatwe, kiedy robimy odprawy, mamy treningi pod inny system, przeciwnik wychodzi sześcioma zmianami w podstawowej jedenastce, wychodzi w innym systemie, trzeba się szybko na boisku w tym odnaleźć, ale dzięki temu też, że w okresie przygotowawczym graliśmy z różnymi zespołami, które prezentują różny styl gry i różne systemy. Tak samo w tej drugiej lidze ta liga jest bogata taktycznie. Tam czasami brakuje gdzieś tam umiejętności takich stricte piłkarskich, ale są zespoły, które grają różne kombinacje z trójką obrońców, środkowy grają z czwórką klasycznie,
więc ta liga też jakby pozwoliła nam się przygotować na takie niespodzianki jak dzisiaj na przykład granie 3-4-3 zespołu z Puław.